Podczas sesji Rady Miasta Dębica rajcy podnieśli sobie diety oraz wynagrodzenie burmistrza. Podwyżki wynikały z nowych regulacji prawnych. Tegoroczne zmiany prawne przyjęte przez Sejm określiły górny i dolny próg wynagrodzeń władz samorządowych. I dzięki temu pensja burmistrza Dębicy wzrosła o 90%. Podwyżka jest na pewno znacząca, bo jest kwotowo duża. Nie komentuję tego ze względu, mówię, to był przywilej pana prezydenta i trudno mi z tym polemizować. Na pewno podejmowane przez nas decyzje, podejmowane zadania, jak to powiedziała pani premier Szydło Beata, że pieniądze ludziom się należą, bo oni ciężko pracują i to bym tak chciał skomentować. Za podwyższeniem uposażenia burmistrza głosowało 12 radnych. 9 radnych z klubu PiS nie wzięło udziału w głosowaniu. Myśmy nie głosowali w ogóle za tymi projektami, w ogóle nie braliśmy udziału w głosowaniu z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że no jakby widzimy jak na tacy, że to zagranie pana burmistrza sprzed roku dotyczące tego, że chce sobie obniżyć wynagrodzenie składając taki projekt uchwały, to była po prostu farsa. No, dzisiaj pan burmistrz udowodnił, że to była farsa, to było granie pod publiczkę, o czym wtedy my mówiliśmy otwarcie, a wielu, prawda, się z naszego działania śmiało. No a przede wszystkim, a drugi powód to taki, że no pan burmistrz jakby maksymalnie, prawie maksymalnie sobie to wynagrodzenie podniósł. No w naszym zdaniem jakby no nie do końca tak powinno być. W związku jakby na te dwa powody nie braliśmy udziału w ogóle w tym głosowaniu. Radni miejscy w Dębicy na początku tego roku obniżyli sobie diety, teraz podnieśli je. To był po prostu czysty populizm. Bo pokazanie mieszkańców, jakie my to po prostu jesteśmy dobrzy, bo 100 zł żeśmy sobie obniżyli. To jest czysty populizm, po prostu grupa przeciwko grupie pokazała, że myśmy to obniżyli. A mieszkańcy mówią, no co to 100 zł, że się obniżyli, byście powinni pracować za darmo. A jak nie, to nie róbcie zamieszania, tylko normalnie niech będzie wynagrodzenie i pracujcie, a nie bawcie się dietami. Za podwyżką diet głosowało 8 radnych, 2 było przeciw. 1 wstrzymał się od głosu. 10 radnych z klubu PiS nie wzięło udziału w głosowaniu. Rok temu praktycznie cała większość rady głosowała nad tym, żeby te diety obniżyć o 15%. Dzisiaj głosowaliśmy nad podwyżką pana burmistrza, żeby je dużo, dużo zwiększyć i ze względu na takie same powody, jak i w pierwszym głosowaniu stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy brać udziału w tej farsie. Pan burmistrz ma większość w Radzie, także niech oni decydują, niech oni za to biorą odpowiedzialność. W związku z tym myśmy nie głosowali w ogóle. Przewodniczący Rady będzie zarabiał o 63% więcej, zastępcy przewodniczącego o 45% więcej, zaś pozostali radni o 43% więcej.